Witam Was ponownie na swoim kanale. Tu chciałbym dzisiaj zaprezentować kolejny swój piękny pomidor, piękną odmianę, która owocuje na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gron pełnych pod szczyt. Wszystkie bardzo plenne. Jest to pomidor bawoli róg. No nie znam jego nazwy handlowej, ale bardzo podobny jest do Cornabella czy do Giulietty. Podobny wielkością. Tutaj owoce do jakieś 200 gram, 300 nawet może by dochodziły. Pięknie się wybarwia w kolorze takim czerwonym. Bardzo silny wigor. Roślina ma, nie ma żadnych chorób na liściach, żadnych plam. Tak jak czasem o tej porze już różnego rodzaju plamy występują na liściach. Tutaj ten pomidor róg bawoli wybarwia się tutaj już na piątym i szóste zawiązane, ogłowiony nad szóstym gronem. Więc bardzo piękny pomidor, który nadaje się na sałatki, przeciery, do suszenia. Więc polecam go również, gdyby ktoś chciał uprawiać. Pomidor ten po przekrojeniu jest bardzo mięsisty. Praktycznie nie ma w nim nasion, sam miąższ i w smaku jest fantastyczny. Bardzo słodki, bardzo przyjemny. Naprawdę pomidor godny polecenia. Takie przestrzenie tutaj lekko puste są, ale to dzięki temu pomidor nadaje się właśnie do suszenia, łatwiej wysyła ten miąższ. Nie ma nasion praktycznie. Pomidor bawoli róg firmy Hazera. Pomidor jest bardzo mięsisty, praktycznie nie ma soku i pięknie tutaj właśnie pozawiązywany na wszystkich gronach. Zobaczcie, mam tutaj kilka tych krzaków tego pomidora. Jestem z niego bardzo zadowolony, bo pomidor wspaniale rośnie, wspaniale plonuje i jest bardzo smaczny. Dziękuję za oglądanie tego filmu o tym pomidorze i polubiajcie, subskrybujcie mój kanał. Zachęcam do oglądania innych moich filmów. Do zobaczenia w kolejnym moim filmie.